Witam Was. Mam ze sobą wykrywacz Armand Moneta i sprawdzimy jego zasięg na dużych przedmiotach zalegających głęboko, czyli hełmach drugowojennych, garkach z monetami, czy też klamrach pierwszowojennych. Za chwilę przystąpię do testu zasięgu tego wykrywacza na większych obiektach, czyli tak jak tutaj mamy alejkę z klamrami pierwszowojennymi, od 30 do 60 cm w skokach co 5 cm. Ustawienia, jeśli chodzi o zasięg optymalny, bo tutaj mamy na ósemce czułość, jeśli chodzi o zasięg, zwiększenie go, to już jest dyskomfort pewien, jeśli chodzi o pracę. Dyskryminacja na pięciu, czyli wycinamy gwoździe i generalnie to wszystko, tak, jeśli chodzi o ustawienia. Tutaj nie ma zbyt wielu ustawień. Klamra na 30 cm. Fajny sygnał, 35. No tu już jest troszeczkę gorzej. Ale w miarę powtarzalny sygnał. Klamra na 45. Niestety, jeśli chodzi o tą glebę, to jest praktycznie maksimum dla tego wykrywacza, jeśli chodzi o klamry. Jestem w stanie wykryć, bo ja wiem, gdzie ona jest, ale przy normalnym spacerze z wykrywaczem kwestia cierpliwości. Nikt nie chodzi wykrywaczem milimetr przy milimetrze, zazwyczaj, zależy od miejsca. Klamra na 50 cm, to tutaj to już... Tutaj coś piszczało, ale... Obawiam się, że to może być wzbudzanie, ponieważ wykrywacz jest bardzo czuły. Niestety. Staram się o nic nie uderzać. Jeszcze raz 45. Na 55 myślę, że nie ma sensu sprawdzać, bo tu jest klamra, ale to jest bardzo dużo praktycznie dla każdego wykrywacza, także nic to temu wykrywaczowi polskiej konstrukcji nie ujmuje. Dobrze, przejdziemy się teraz do większych przedmiotów, takich jak hełmy i garki z monetami. Ok, hełm na 80 cm. Jest wykrywany. No, na metrze to już raczej nie. Tu mamy jakiś gwóźdź. No i 1,30 m. Również nie ma, ale to nic. 80 cm jest powtarzalny sygnał, jak na taki tani wykrywacz na monety. Myślę, że nie jest najgorzej.